dobry, cześć, czołem na was. Bardzo serdecznie jestem Paweł, jestem z Joszelka i Ren, którzy wkładają mi palce w uszy, w usta i w ogóle, co wy robicie? Gdzie? I w szyję. Mam twoje kocie wąsy. Dobra, słuchajcie, GTA Online dzisiaj postaram się zarobić trochę hajsu. Bo ogólnie wydaje mi się, że chyba dalej jedną z lepszych rzeczy jest zarabiać na import-export. Na tych drogich samochodach, tak. Mając przy boku trzech znajomych, którzy pomagają przy tym. No dzisiaj bez Berberta, ale git. No bez Berberta, ale to wtedy można przy takiej, że tak powiem, akcji zarobić nawet 400 tysięcy tak. W krótkim czasie. Tak. Więc fajna zabawa. Tak, jak to jest na bieżąco, pamiętajcie, subik, łapka i komentarz wsparcia mile widziane. Dokładnie, a my tak. zaczynamy, słuchajcie, ja siadam do tego kompa tutaj, fotel gamingowy, taki specjalny, wersja beta edition. Ty możesz, ja też chcę usiąść. Nie możemy postać po jego prawicy i lewicy. Ja tu muszę naklikać najpierw. Klikaj tam, klikaj. Dobra, więc zacznijmy od tego, że sprzedamy najpierw. Czyli tak, ja wezmę w takim razie tego ze średniej klasy. A tutaj ma jakąś kawę. Wolicie sportowe jakieś, czy nie? Sportowe może być, no. Dobra, to zrobimy jakiś sportowy wam dam. Ja lubię bogate. Proszę bardzo. I w tym momencie robimy tą większą prowizję. Dobra, tuning. Bierzemy się za tuning, słuchajcie. Dobra, usuwamy nadajnik najpierw. Tak, zaczynamy od nadajnika, wiadomo. Jakaś fajna tablica potem. No, ale to tylko jedna jest ta taka. Czekaj, to zrobię. Nie, czekaj, nie, czarno chcę, tak. No lakierowanie. Lakierowanie, kolor. Czemu ja mam jakąś bestia? Bestia! Bestię masz? Jaki kraj taka bestia, nie? Tak. No dobra, to może chyba zostać. Bestia wygląda bardziej jak trochę familijny. Strasznie pozmieniali. Klapek, familijny klapek. Co ci pozmieniali? Wydaje mi się, że kiedyś było więcej opcji tuningowych tutaj, a teraz mam wrażenie, że zrobili to chyba w wersji jakiejś Beta Edition. No, wybacz, nie rozumiem. Ale tak. Naprawdę. Niech będzie to, po prostu niech będzie to, jest takie fajne koła, rodzaj kół. No okay. Wiesz, że są fajne. Dobra, zrobiłem to mniej więcej tak. Są fajne, bo są świetne. Bo są świetne. Nie, nie jak, nie tak za chwilę go sprzedajemy. Jasne. No bo tu nie ma czegoś takiego, że jest coś konkretnego potrzebnego. Nie, nie. Dobra. Kiwanie na resztę graczy. Yeah! Dobra. Niech będzie ten. Dobra. A jeszcze nas wczytuje. O, kurczę. Jeszcze nas wczytuje. A to zawsze długo wczytywałem. Tak. Klatka, 3,5. Dobra, okej, okay, pięknie, elegancko. Dobra, zobaczmy jak tam żeście stuningowali, gdzie wy jesteście tutaj. Jestem. Ja tak zrobiłem. No bez jej, poważnie, uważajcie na auto, żeby nie zarysować tak dalej. Patrz tutaj, tam nasze żółtka stoją. Na dole po prawej jest prowizja. Będziecie rozwalać, to będzie szybciej się zmniejszało, nie? Dobra, to Joszela... Ja nie zrobiłem tak trochę, jak dobra. Można powiedzieć... Spoko, Joszela wjechał mnie w ścianę, ale jednak niewiele jechała. Także... No, synchronizacja nie, ale... dalej robi nas bambuko. Dobra! Dobra, nie, jedziemy z tym. Wszyscy mają to samo miejsce? Chyba tak, ja nie? Mam 7 kilo, 6,5. No, ale czemu do mnie strzelasz? Okej. Dobra, ja pełny gaz. Pełny no gaz. Tak, no bo ogólnie tutaj będziemy mieli typiarzy, którzy będą chcieli nas powstrzymać, więc musisz uciec. O nie. Joszelka, ty musisz... I to ja będę mieć największy z ten? Jakiś skuterek, ja nie wiem, bo ja... Ja mam więcej hajsu z ten! No tracisz hajs, Joszelka, tracisz mój hajs! Chyba... no! No. Ej, jakiś kolejny skuterowiec chciał mi się wtrącić pod koła. Można... Dobra, Ren wrócił. Okazało się, że czekał na nas już w biurze. Patrz, ej, Ren w ogóle to ma swoją figurkę, z której wystają tabletki. To ja się napiję. Tak, do kupienia. To są te czopki. Przepraszam, to ta kola na mnie tak działa, krótko właśnie. Specjalnej troski. Dobra. Słuchajcie, w takim razie mamy w warsztacie tam dwa pojazdy eksportowe. Potrzebujemy trzeciego, bo jest nas trójka. Chyba, że Ren znowu nas wykiwa. No właśnie. I będziemy musieli specjalnie drałować. A mi się wykiwacie. Proszę, nie, dobrze, proszę nie. Dobra, bo musimy coś ukraść. Dobra, namierzam pojazd. To już. Okej. Okay. Ja nie prowadzę. Za chwilę powinniśmy się dowiedzieć, chyba już się nawet dowiedzieliśmy. Oziris. Oziris, proszę bardzo. Prowadzi. Dobra. Czekaj, bo jeszcze piję. Idemy. Chwila, co czekaj, piję? Nie ma picia. Czekaj. W ogóle pijesz jak nie kot. Zapadniam się. Spokojnie, czekaj. Kot tak nie pije jak ty. Na dach. Dobra.
No ci wychodzimy na dach. No ale to idę z wami. No tam helikopter czeka, buzar. No, znaczy mam nadzieję, że czeka ten buzar tam dalej. Do windy, nie? No tak, do windy. Na dach. Nie do windy, tylko na dach. O. Do windy. Dobra. Wszystko mi się częsie. Uważajcie, jak ci będziecie wchodzili tutaj do góry. Bo to niestety tutaj ryzykowne jest. Zdarzało mi się, że spadałem stąd, więc... Bardzo ryzykowne? Ja bym użył schodów, Ren, po drugiej stronie. Dobra. Tak jest zawsze szybciej, tak jak Oszelka to zrobiła. Ja nie widzę, widzę, że jestem podłużna. O. Dobra. Ren. O, Ren. Ale ty Ren, no szuka. Zmęczyłem się, no. Dobra, minęło 10 minut, Ren znalazł drogę. A, bo ty się teleportowałeś, ja! Wsiadaj, wsiadaj, śmiało. Ale ty się teleportujesz. Chyba ty. Śmiało wsiadaj. Widzisz czy nie? Teraz tak. Dobra. Ukradnij Osirisa. Osiris, gdzie ten Osiris jest? Jako nie widzę oznaczonego. To niebieskie auto takie fajne. Niebieskie auto... A, tu jest, dobra, bo to jest, u mnie jest za tym żółtym. Jeszcze żółty znaczek mam po prostu, więc nie widziałem. Jedzie. Tak, prawdopodobnie no, trzeba ukraść, więc pewnie no. Trzeba być najpierw, że tak powiem, przeprosić się z kierowcą i właścicielem. Tak, powiedzieć, przepraszam, pożyczam. Dokładnie. Oddam mniej więcej w ten sposób. Dobra, zróbmy to delikatnie. Okay. Zróbmy to delikatnie z tym kierowcą. Także zobaczymy. Nie, na dachu. Nie. Super to synchronizacja, to jest super. Nie, słuchajcie, u mnie bardzo fajnie wsiadałeś. Te auto. U mnie bardzo fajnie lecieliście na kościół. Też. Można uszkodzić, więc im bardziej uszkodzisz, tym bardziej będę musiał go naprawić. O, Ren wyleciał już. No, więc wypadłem, nie uszkadzamy auta. Bo nie zapiłem pasu. Nie uszkadzamy auta. Tak jest komunikat, dbaj o auto. No, ładnie się zatrzymałeś, bardzo no, ładnie. Czekaj, blokuję drogę. Dobra, wysiadam. Dobra, a mogę prowadzić? Ja prowadzę. Ren prowadzi. No dobra. Nawet strój zgubiłem. Poważnie? Do widzenia. Motocyklista mnie potrącił? Taka? Ale jest dwuosobowy ten samochód, halo! To jest. Dobra. No dobra, to w takim razie no ja tutaj wsiądzę. Dawaj to. Dobra. O. Dobra, trochę mi się ekran telepuje. Telepuje. O i ściąga. Dobra, dobra, dobra. Uważaj na auto. Ściąga. Oj, bardzo auto. Ściąga. Nie co mi dałaś do picia? Co ty? Nie, Iren, nie, bo Ren się napił, nie, ja nie też. Najgorzej. No i świetnie, 3000 do naprawy, no kurczę, no. Zadzwoń do mojej sekretarki. Nie będzie opłacał to... się w ogóle sprzedawać tego auta za chwilę. W lewo! Dobrze. Dobra, osłaniam was. Dobra. Uważaj w tym tunelu. Dobra, w tunelu nie będę dobra. Was osłaniał, nie będę wlatywał do tunelu, bo to jest dość niebezpieczne. Ale oni... Dobra. Czemu goni nas policaja? A wujek? Bo ukradliśmy auto! Można Lestera poprosić, wujek? O, dobra, chyba mnie coś mi puszcza chyba. Puszcza cię? Lester, dobra. Odbierz proszę. To znaczy, że możemy przygazować. Niestety nie da się, mogę co najwyżej z nich ja nie zadarło. Ja cię znowu gdzieś przyzwoniłeś. Ale nie ja, tylko policjant we mnie. Widziałem, że policja ale uderzyła, no. Wszystko. Dobra, spoko. Ale mam brzydkie łopony. Puszcza mnie chyba? Puszcza. Co cię puszcza? Puściło mi. Kola. A, Kola. Dobra, tak, te czopki, ja pamiętam, no, dobra. Czopki, tak. Z figurki. Wesołe czopki z figurki. Wesołe czopki. Nie, tu nie, to nie, tak nie. O, chłopie! To... Poważnie? Ja nie mogę. Ale w sumie co żadne za... straty. No tak, no bo żeś na kołach wylądował. To jest logiczne, że jak wylądujesz autem na kołach, nawet jeżeli spadniesz z czwartego piętra, czy z dziesiątego, to nic się nie jest dzieje. No to tak. No nie? Logik. Dlatego ja kompletnie nie rozumiem, ja na przykład, po prostu dlaczego ludzie hamują na przykład przy dziurach. Wierzę, że dziura nic ci się nie stanie przecież, nie? Tak? No, dokładnie. Tak? Ja to trochę inaczej wyjdzie. Zatrzymamy się tutaj gdzieś, to zgubimy policję chyba. Bo już mrugają, się mrugają. Nie? Nie wiem. Mrugają, mrugają. Nie wiem, czy musimy zgubić, bo nie pamiętam w ogóle. Helikopter leci. No to tam policyjny też nie faktycznie. Zauważyli nas. No nie wiadomo. No. Nawet mnie nie zauważyli. Ale czad, nawet mnie nie widzą. Jakimś cudem. Dobra, może... Może jednak odpuszczę sobie kombinowanie i pojadę. Będzie fajnie, ja bo nie wiadomo kiedy prąd zdjęła. Brak. Dobra, ja zgubiłem policję w tym momencie. Was dalej gonią czy nie? Tak. Okej, dobra, widzę, że straty na 4 tysiące są. No troszkę w tak GTA wyszło. To drobne. Drobne to są, co się przejmuj... Kurczę, bo się teleportują mnie, nie? Nie przejmuj się, bardzo ładnie jeździ. To GTA. Masakra po prostu, dobra. Wszystko wina GTA.
Tak. A żebyś wiedział. Zgadzam się. Żebyś wiedziała normalnie. Ucieknij policji, no to. Ja mam tylko pomóż dostarczyć. Ja też mam tylko pomóż teraz dostarczyć. Się wyświetliło a to może ja wsiądę, bo mnie nie goni. Już mam jedną gwiazdkę w sumie. Dobra, no, spoko. To wszystko skrypti. O, skrypciowane. Byle Helka nie, tam nie nas nie zauważyła. Helka Paweł może zauważyć, ale... Znaczy Helga. No, mruga. Mruga, proszę jeszcze. Nadrzeliwiło, no to już. No to już, się udało. Ukaże nam naokoło jechać. Zgubieni, proszę bardzo. Tylko teraz ja nie mogę... Ej, było 4... Co? No nie, 4800! 5000! Odbijamy już Helga. Iren! Weź zacznij to prowadzić. Gdzie ty masz prawko, się pytam. Ale to lepiej. Po prostu jeszcze nie kupiłem odpowiedniej paczki chrupek, żeby wygrać prawo jazdy. Dobra, dostarczono. Ja tam dostałam 10000, wiesz? Ej, u mnie w ogóle Joszelka siedzisz w aucie. No wiem. O, teraz, dobra, nie wiem co to było. Dostarczono, ale auto, dobra, nieważne. Wchodzimy do środka, słuchajcie. No. I bierzemy się za sprzedaż. Ostatnie 3 auta, jakie ja nie chcę z tobą latać, bo mi zawsze mi strój zmienia, naprawdę to jest. Więc szybciutko to wchodzę, zacznę się przebierać za ciebie. Za mnie? No. Aha. No tak, no bo no cały to, czas to, mi znika strój. Ale się, przynajmniej inny ten daj, nie? Inną maskę? To był, dobra, to był tylko sarkazm. Dobra, poczekaliśmy symboliczne 22 minuty i możemy w takim bądź razie kontynuować. Więc już tutaj, o, eksportuj, oczywiście dealer, no i lecimy. Dobra. Reagujcie jakoś ładnie, nadanie piszecie. Ja. Masakro dostałam. Ja dostałem... nie, masakro to nie. Jakąś masakrę, każdy dostał jakąś masakrę. Każdy masakrę dostał. Dobra, kolor podstawowy, zobaczmy. Czekajcie, co my tu mamy. Co to fu. Okej. Okay. Ja sobie wybiorę kolor ten. Dodatkowy. Tym razem będę jechał jeszcze szybciej, żeby mi nie wywaliło prądu. A u mnie jest. Będę jechał jeszcze szybciej. Czekaj, bo muszę wziąć mój ulubiony. I koła. Kurczę, mam wrażenie, że kiedyś można było jeszcze zderzaki robić. No nie będzie to. I tak dalej. Że można było więcej rzeczy, elementów gdzieś tam konfigurować. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak kiedyś tak było. Gotowe. Być może to w innych samochodach, albo... Albo ci się wydaje. Albo ci się wydaje, albo po prostu mi się tylko wydaje, no nie? No dobra, kolor oczekiwanie to mamy. Reszty gracz, dobrze. To ja poczekam. Dobra, gotowy? Tren no jeszcze? Jeszcze tren. Jeszcze tren? Jeszcze tren, dobrze. Tren? Teraz nie możemy dać uszkodzić tego auta. Okej. Okay. Ren, teraz dojedź, dobra. Nie no wyłączaj, właśnie. Nie wyłączaj. Ale te F4 to żartowaliśmy. To nie przyspiesza komputera. No właśnie. Po co mi ten stelaż? Jaki stelaż? Ten, który mam także tutaj. Alt F4 to... Dobrze, nie, to, nie to będę. Tak nie, działa. Nie będę wyłączał. Mam nadzieję, że tym razem mi się tak nie zostanie. No. Oj, ajajaj. A to do mnie strzelają. Dobra, ja ogólnie cisnę, bo tam znowu z tyłu są ziomeczki, które do nas strzelają. No, ostatnio do mnie strzelali. Więc nawalam, ło, dobra. Przestem ja okay. Teraz mamy więcej hajsu, bo ten samochód, który ja teraz wziąłem, to tam jest chyba wyższy jakiś ten. Ja wiem, więcej hajsu. No tak, było 134, 165, a teraz na starcie mieliśmy 175. Ale rzuca go! O! Więc prawda. Jakbyśmy mieli trzy wysokie, jakościowo, impotente najtrzej samochody. Byłyby. To by było bliżej 300 tysięcy byśmy już mieli wtedy. Okay, znaczy ja bym miała, byście mieli pewnie też więcej, ale nie wiem ile. Tak, mielibyśmy tak dużo, że batoniki, które nigdy nie dojechały. No, ale 50 dla was jest, czy 20? 173. Nie, no to dla mnie, ale dla was to wychodziło. No nie wiem. Nie pamiętam. Okay. No dobra, no tak, tak dawno temu dostarczałaś ostatni raz pojazd. Drobne. No ale nie wiem, nie zwróciłam uwagi na to, wyświetliło mi tylko i wyłącznie 173, nie widziałam ile dobrze. To dało do konta. Okay. Wartość rynkowa to prawie 3 miliony, a ty zostajesz tak... 173, no, to trochę właśnie trochę to takie... Mówiłem, właśnie to mnie też najbardziej boli w ogóle. To się w ogóle nie opłaca. Że niby tyle tego, a tyle kosztuje ten samochód, a nagle, kurczę... Tu dostajesz marne grosze jakieś. Tu przynajmniej mamy krótszy dystans, którym się pokonać. Już wolę tak, kajo jajo. Jajo, tak, też tak wolę. Dobra, to jadę z pierwszej kamery. Dobra. Ja już jechałem, dostarczyłem tutaj na stadninę koni chyba jakąś.
Pierwszy rumak jest, proszę bardzo. Ja też dostarczę zaraz pojazd. Myk, myk, dostarczony. Okej. Okay. Bardzo ładnie wjechałam. No to strasznie blisko to było. No, nawet no w tym to powiedziałam. Ile pójdziesz pod most. Chciałem wskoczyć i ten, no. Ty tracisz. No. Ty tracisz, ja nie tracę. Za 173 505. Nie wiem ile dostałem. Ja dostałem plus 5000. Ja dostałem jeszcze jakieś plus 36. Dostałem tylko 5000 razy 5. Dobra, ogólnie... Czemu pradniesz? No bo musisz czymś wrócić do domu, na koniec odcinka, sam? Więc... siadajcie. Z nami jedziesz. No, pewnie, że tak. Jeszcze dobrze kabelków nie połączył i już pojechał. Na koniec odcinka, no dobra. Trzymajcie się, papa. Pa, pa. Na razie. Do następnego. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop, yeah. Getting caught with a few thoughts, 'cause I'm too lost. Speakers can't even handle me.